samo ćwiczenie, samo doskonalenie sztuki nie wymaga wielkich nakładów finansowych, bo wymaga nakładu czasowego, bo to kilka lat jest. Wymaga po prostu w tym momencie zakupienia sobie takiego kawałka kika, bądź też zrobienia samodzielnie, jeżeli ktoś ma zdolności, ma umiejętności, który jest spełnia na, można powiedzieć, parametry bezpieczeństwa, to znaczy nie będzie pękał, tylko będzie czymś oklejony, żeby nie pękł, żeby drzazgi nie poszły w oczy i można zacząć ćwiczyć. Jeżeli ktoś chce się nauczyć szablą, to musi oczywiście w tym momencie kupić sobie szablę, prawda? Szable są w rozpiętości od 1000, 1500 do 10 tysięcy złotych, w zależności od zasobności kieszeni. Oczywiście bywają też wielokrotnie droższe szable, które w tym momencie rekonstruktorzy są zrobić tak, że tylko fachowiec, specjalista określi, że to nie jest oryginał, tylko właśnie replika. Natomiast no, ja wątpię, nie chciałbym taką szablą walczyć, która za 30 tysięcy jest. Ona jest tylko i wyłącznie na pokaz, że ktoś ma akurat takie zapotrzebowanie. To jest bardzo dobre, bo dzięki temu podtrzymuje się tą jakość kowalstwa. Mamy kilku wspaniałych szabielników w Polsce. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbigniew Juszkiewicz, mieszkam w Pile i jestem szabelnikiem od ponad 40 lat. Mamy też szabelników, którzy odpowiadają na inną potrzebę społeczną, czyli właśnie na to, że tak jak my mamy szable, które się po prostu w tym momencie nie kruszą, nie pękają za często i w tym momencie nie są też na tyle drogie, żeby ich było żal używać na co dzień, tak? Także ja mam taką szablę, można powiedzieć, w bardzo średnim przedziale cenowym, natomiast rzeczywiście jedna, druga, trzecia szabla, po prostu one mi wystarczają do tego, żebym nimi mógł ćwiczyć i żebym mógł je po prostu zużywać. Dzień dobry, Dariusz Maciejko, miecze.pl. Od ponad 20 lat zajmuję się produkcją kopii białej broni, szabel, mieczy, rapierów, szpad i wszystkiego, czym kiedyś ludzie się zabijali. Na szczęście dzisiaj już jest troszkę inny cel tej naszej produkcji. Dzisiaj oczywiście tych szabelników, osób, które zajmują się robieniem szabel na różnym poziomie, z różnymi technologiami jest znacznie więcej. Powiedziałbym, że jest ich nawet dużo. U mnie w warsztacie, no to ja nie jestem w stanie robić tych szabel jakiejś ogromnej ilości, tak? Taką szablę w takiej wersji podstawowej, powiedzmy taką elkę tego typu, to ja mogę zrobić dwie, no maksymalnie trzy szable w roku. Nie jestem w stanie zrobić ich więcej, bo to jest praca ręczna. Ja nie używam młotów, jakichś pras, które są dzisiaj współcześnie używane, bożki czy tego typu rzeczy. Ja to wszystko robię po prostu ze starych materiałów, takich XVII-wiecznych, czy podobnych, tak? Nawet jak się tam, powiedzmy, robi jakieś bułatowe szable, to wytapia się to, ale przekuwam to wszystko ręcznie, wykańczam to ręcznie, to jest wszystko praca ręczna. Naturalnych materiałów, naturalnych surowców. Jeżeli gdzieś ma się pojawić złoto, to to ma być złoto. To nie ma być miedź złocona, czy jakieś tam budowanie, to ma być złoto. Jeżeli ma być gdzieś raja, to ma być to raja po prostu, a nie inny materiał. Także naprawdę tu takich wysokich kryteriach staram się pilnować, dyscyplinowanie, żeby te szable były takie naprawdę, jak oni je robili w XVII wieku. Wykonujemy zarówno egzemplarze typowo ozdobne do przystrojenia swojego historycznego ubioru, jak i broń typowo użytkową, tępą do walki lub ostrą do ćwiczeń różnych cięć czy szermierki. Technologia wykonania inna na pewno niż była kilkaset lat temu, ale niektóre rzeczy są niezmienialne, można powiedzieć. Dzisiaj korzystamy oczywiście z innych gatunków stali. Mamy dostęp do znacznie lepszej stali niż było to kiedyś, ale sama technologia wykonania jest bardzo podobna. To znaczy najpierw jest obróbka cieplna, czyli kucie, szlifowanie wstępne, hartowanie, następnie szlifowanie już pod konkretny wymiar danej głowni. Szable wykonujemy od samego początku do końca, to znaczy łącznie z rękojeściami, z odlewami rękojeści, wszystko jest ręcznie wykonywane, ręcznie zszywane, ręcznie dopasowywane. Materiały, które wykorzystujemy, to są materiały naturalne, czyli stal, drewno, skóra. Pasy też są wykonywane z naturalnych materiałów, nie jest to sztuczna skóra, tylko naturalna. Budowa takiej oprawy typu L składa się z następujących elementów. Jest to górne ramię jelca, ten element. Ten element jest to dolne ramię jelca. Kolejnym elementem jest kabłąk. Kolejnym elementem jest krzyżyk jelca z jednej strony. Krzyżyk jelca z drugiej strony, z tym, że dłuższego fragmentu tego krzyżyka jest zawinięty paluch i tutaj zgrzany, tak? I kolejnym elementem to jest ten wąs chwytny. Ten malutki kawałeczek metalu, który jest dogrzany
właśnie jako wąs chwytny. To wszystko zgrzewano w ogniu. Po zgrzaniu całej konstrukcji jest to dosyć skomplikowany proces, bo powiedzmy wykonanie głowni to w średnich kwalifikacjach kowal jest w stanie zrobić, bo to jest duży materiał, on trzyma temperaturę, nie stygnie. Spokojnie sobie można przeprowadzić proces kowalski, jest jeszcze tam czas na przemyślenie. Natomiast jeżeli chodzi o taką rękojeść, to są to na tyle małe elementy, że czas pracy, nasza reakcja musi być po prostu błyskawiczna. Musimy to wykonać natychmiast. To są takie modele, które ja sobie przygotowałem z oryginalnych, że tak powiem, szabel wykopkowych, żeby sobie zobrazować i potem jak będę w pracowni, jak będę zgrzewał, to one oczywiście są różnych typów wszelakich. I w pierwszym okresie te szable, te jelca, on gdzieś kształtuje, ta elka kształtuje się około lat 30. XVII wieku. To jest początek kształtowania się tej elki i one są delikatniejsze, bo są takie delikatne, spokojne, cieniutkie te blaszki i tak dalej. Skobelek, czyli palok, to jest taki dosłownie gwoździk zrobiony. Ale później, gdzieś w połowie, on zaczyna się robić coraz bardziej masywny. Pogrubiają się wszystkie powierzchnie, wszystkie grubości się zwiększają i grubość tego palucha też się zwiększa. Taka oprawa w zasadzie zapowiada nam pojawienie się tak zwanej szabli z oprawą zamkniętą. Niektórzy zwią ją szablą husarską, chociaż ja uważam, że szablą husarską to w zasadzie jest każda szabla, którą husarz używa. Na koniec samej rękojeści warto wspomnieć o chyba najciekawszym elemencie odróżniającym szablę husarską od innych typów szabel, czyli paluch, tak zwanym skobelku. Do czego on służył? Przede wszystkim on był na kciuk i jakie miał funkcje? Po pierwsze, pozwalał on na wzmocnienie zatrzymania cięcia w miejscu. Dodatkowo stabilizuje on nam cały uchwyt szabli, naszą trajektorię używania ostrza, więc zmniejsza się prawdopodobieństwo, że przy zadawaniu technik uderzymy płazem. Jego ostatnią funkcją jest jakaś określona niewielka forma ochrony, no w jakimś zakresie, prawda, chroni. Podobnie jak kabłąk w momencie walki znaczącym elemencie może tą rękę, a w tym przypadku kciuk, ochronić. Sprawa nie jest przypisana do jednego typu szabli i pancerny, czy powiedzmy nikt inny tej szabli nie używał. Nie, tak nie jest. Gdyby rzeczywiście mieli zastanowić, jaka broń jest najbardziej husarską bronią, to wcale nie szabla i nawet nie kopia. To koncerz jest taką bronią, no, w sposób szczególny przypisany husarii. Czy używał go ktoś inny, tego nie wiem, być może, ale na jakiejś tam ikonografii nie spotkałem, żeby był użyty w innej formacji. Aczkolwiek jak do wszystkiego pewnie są jakieś wyjątki i może ktoś to używał. Ta elka na perspektywie swojego rozwoju, kiedy robi się już powiedzmy na tyle solidna i gruba, że w którymś momencie, kiedy ta rękojeść osiąga właściwą grubość, dalej przy tym kształcie takim półotwartym, półzamkniętym, prawda, z tym paluchem, fragment jelca przy migdale zaczyna się wyokrąglać. Zaczyna zmierzać w stronę migdału. Ten moment, który zapowiada pojawienie się prawy zamkniętej. Ona oczywiście, ta droga ewolucji, to ma miejsce gdzieś tam około lat 40. połowy XVII wieku, lata 40. bliżej połowy, dzieje się coś takiego i to zamienia się w tego typu oprawę, jeszcze pod kątem prostym zagięcia, tak, ale już poszerzony kabłąk, już tutaj ta forma, widać, że przeradza się ona powoli, nieśmiało, w oprawę typu zamkniętego. I w tymże właśnie momencie historii pojawia się oprawa zamknięta z kątem rozwartym typu, tak jak to mówimy dzisiaj, typu D. Czyli tutaj nie jest kąt prosty, tylko jest kąt rozwarty. Ona oczywiście, jeszcze nie jest to droga wyewoluowana do końca, jeszcze się zmienia, bo przy migdale ona się rozszerza. Dopiero w późniejszej fazie, jak gdyby ewolucji, tutaj zaczyna się zwężać. I taką dojrzałą formą tej szabli to jest taka szabla. Z tym kabłąkiem, który tu się rozszerza, kąt rozwarty, łukiem zmierza do kapturka i się tutaj zwęża. Ona oczywiście jeszcze nie jest skończona, ale jest za długa, bo to powinna być obcięta i wypiłowana na wejście do kapturka. Także to jest ta forma
ona powstaje gdzieś tam około bitwy pod Wiedniem. To jest ten moment, kiedy tego typu oprawa, już taka niemal dojrzała, niemal skończona, zaczyna się dopiero pojawiać. Co było dla mnie nowością po już wielu latach jednak pracy, że dopasowanie szabli do ręki, milimetr przesunięcia w jedną, w drugą, dosłownie mówimy o milimetrach, ma znaczenie. To było dla mnie zaskoczeniem, bo ja nie przypuszczałem, że grubość trzonka rękojeści będzie miał znaczenie, czy on ma 17 mm czy 16 mm. Ludzie, którzy używają szabel na co dzień i którzy walczą szablami, zwrócili mi uwagę, ale to trzeba zrobić tak, bo to ma takie i takie konsekwencje. Struktura takiej głowni to jest włóknista, bo te materiały były takie. I to widać od razu, jaka jest różnica takiej właśnie stali włóknistej w porównaniu z stalą tyglową. I żeby to zobrazować, to zrobimy taki eksperyment, prosty eksperyment, który pokaże, jak to rzeczywiście wygląda. Otóż to jest taka głownia z tej stali właśnie włóknistej, którą skopiowałem, to głownia według oryginalnej szabli znalezionej, po prostu piękna, piękna głownia bardzo prawo. Ja pozwolę sobie uderzyć tą stal i żeby usłyszeć po prostu dźwięk, który ta stal wydaje. Jest taki niezbyt wyszukany. Może tak być dlatego, że jednak w środku, w tych włóknach, nie wszystko jest czyste. Tam mogą być jakieś wtrącenia żużlu, tego typu zanieczyszczenia po prostu. Nie w jakiś specjalny sposób kucia, tylko po prostu przypadek sprawia, że ta na przykład głownia, jest to głownia dla pocztowego, niewyszukana zupełnie, prosta głownia, o niewielkiej krzywiźnie, ale materiał na tą głownię jest bardzo wysokiej jakości. Posłuchajcie Państwo teraz tego dźwięku. Czysty, piękny ton. Prawda? Włóknista stal, i tam to była włóknista stal XVII-wieczna i to też. Piękny, czysty dźwięk. No tak, ale ma się to i tak nijak do stali bułatowej, stali tyglowej. I to jest taka głownia takiego wczesnego typu, XVI-wiecznego jeszcze, ze stali bułatowej. I ten dźwięk bułatu jest po prostu nieporównywalny z niczym innym. Posłuchajcie Państwo. Śpiewa i jeszcze tak długo. Nazwa tego bułatu to bułat krystaliczny. Dlaczego krystaliczny? Właśnie tutaj mam odpowiedź. Jego dźwięk jest krystalicznie czysty. I gęstość tej stali, tutaj nie ma żadnych już wtrąceń, wad, zanieczyszczeń. Gęstość tej szabli jest tak wysoka, tego materiału, że po prostu ten dźwięk pięknie się przenosi w jedną stronę, w drugą, amplituda się nakłada. Można by tego z przyjemnością słuchać. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de duel, on peut le faire, nous avons des techniques qui sont faites pour les duels. Mais